Proszę Państwa, witam serdecznie Panią Profesor Krystynę Pawłowicz, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pani przyjechała do nas, żeby zreferować, omówić, zinterpretować sytuację, która się wiąże z projektami ustaw dotyczących tajemniczego zjawiska gender. Ja tego nie potrafię opowiedzieć, co to jest, ale Pani z pewnością sprosta zadaniu. I chodzi o to, czy projekty dotyczące tego zjawiska są zgodne z polską konstytucją, na ile są zgodne, na ile nie. I o tym, myślę, potoczy się nasza refleksja wspólna. Po wystąpieniu Pani Profesor zachęcam Państwa do zadawania pytań. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie stali tutaj, czy nie siedzieli tylko jako słuchacze. Mnie się wydaje, że to gubi naszą kulturę dzisiaj. To słuchanie monologów, ten brak śmiałości w uczestniczeniu. Oczywiście, że brak śmiałość łączy się także z przesadą. Łączy się także prawie, że jest na krawędzi prowokacji nieraz, nieraz nieumyślnej. Ale i to jest dopuszczalne w zgromadzeniu, które szuka prawdy. Dlatego jeszcze raz zachęcam do rozmowy. Teraz oddaję już Pani mikrofon. Tak jest. Witam serdecznie tutaj i wykładowców Uniwersytetu, i gwiazdę naszej telewizji, tej dobrej telewizji z dawnych lat, Pana Wojciecha Króla, który ma swoją gwiazdę na chodnikach na ulicy Piotrkowskiej, podjął się być honorowym ochroniarzem naszego spotkania. Tak. Wojtek, czy mógłbym Cię poprosić o... Rozumiecie, że to jest sytuacja z pokryciem. Dobrze. Dziękuję serdecznie za aprobatę. No. Proszę przedstawicieli mediów, żebyście mi nie wypisywali, że steroryzowałem salę, powołując takiego ochroniarza. Bardzo Was proszę o powściągliwość. Proszę. Dziękuję bardzo. Można troszkę odwrócić. Ja Państwa nie widzę przez to światełko. Bo troszeczkę odwrócić można tą światło. O, albo coś tam w jakąś inną stronę. A może jeszcze nawet mniej, jeszcze mniej. No także widziałam, ja tu nie widzę osób, które się zmieniają. Dla kamer. Bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj panu i dziękuję, że Państwo zechcieliście w taką pogodę przyjść tutaj wysłuchać z pewno uwag czy pewnych przemyśleń, a nawet nie przemyśleń, a nawet głównie można powiedzieć informacji dotyczących zagadnień, które tutaj Pan nazwał ogólnie gender, ale o których właściwie gdyby się spytać, co znaczy gender, to nie bardzo wiadomo i każdy w innym znaczeniu tego pojęcia używa. Więc ja tego w ogóle nie będę używała, bo ja nie znoszę tego typu określeń. I właściwie można powiedzieć, że będziemy mówić, ja nie jestem psychologiem, nie jestem socjologiem, nie jestem historykiem idei. I chciałabym Państwu powiedzieć nie tyle o samej ideologii gender, co do której właśnie tylko pewne założenia przedstawię. Znaczy, to jest tu kilka punktów wymienionych. Jest taka słynna teraz książka Globalna rewolucja seksualna pani Gabriel Kuby, której bardzo naprawdę interesująco i w sposób, który wyjaśnia nam zjawiska, z którymi mamy do czynienia zresztą nie tylko w Polsce, ale również na Zachodzie, bardzo takim przejrzystym językiem jasnym wypunktowuje, porządkuje materiał, także daje tutaj orientację o samym zjawisku właśnie gender i tłumaczy tutaj dalej. Natomiast ja chciałam po wskazaniu tylko tutaj jakby pewnego takiego katechizmu tej ideologii pokazać, czym zajmuje się i czy, jakby odpowiedzieć na pytanie, czy polski Sejm realizuje tę ideologię, chociaż
Sejm, posłowie partii rządzącej i sam pan premier jest, można powiedzieć, w tych sprawach niejednoznaczny, bo z jednej strony ogłasza rok 2013 rokiem rodziny, a z drugiej strony wychodzi i przymusza posłów Platformy do głosowania za bardzo lewackimi projektami ustaw o tzw. związkach partnerskich, które są oczywistym podważeniem artykułu 18 Konstytucji, który nakazuje chronić, który określa, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, podlega ochronie państwa i jeśli podlega ochronie, to znaczy, że nie można równocześnie wprowadzać do obiegu prawnego żadnej innej instytucji prawnej, która podważa instytucję prawną małżeństwa. Więc, ale to nie tylko takie są zmiany, ponieważ ruchem projektu w Sejmie rządzi inna przedstawicielka władzy, pani Kopacz, pani Ewa Kopacz, marszałek Kopacz, która reguluje tutaj, tak jak powiedziałam, ruchem projektów i ona dopuszcza te, które uważa i zdaniem Platformy są najważniejsze i którymi Sejm chcąc, nie chcąc musi się zajmować, a tutaj wymienić można jakieś takie prawa, na przykład nie prawa, tylko projekty ustaw o na przykład o świadomym rodzicielstwie czyli i prawach reprodukcyjnych, albo projekty ustaw o uzgadnianiu płci, albo projekty, no tutaj oczywiście przy protestach opozycji i środowisk społecznych różnych, czeka na ratyfikację tak zwana konwencja przeciwko przemocy wobec kobiet w rodzinie. I gdybyśmy zajrzeli do różnych innych ustaw, do projektów ustaw, to okazuje się, że ten projekt tak zwany, który tutaj pan nazywa określeniem gender, jest realizowany z jednej strony, można powiedzieć, bardzo formalnie, to znaczy poprzez składane projekty ustaw nie tylko Platformy, ale również przede wszystkim ruchu Palikota i SLD. No a z drugiej strony pan premier opowiada właśnie, jak on bardzo tę rodzinę szanuje i dlatego właśnie nakazuje wszystkim pracę do 67 roku życia, żeby ta rodzina się właśnie rozpadła dokumentnie i żeby dzieci i wnuki konkurowały ze sobą, z matkami, z babciami o pracę. Powiem państwu tylko tu, żeby wyjaśnić, oczywiście trzeba pamiętać o tym, że rząd odtworzył ponownie instytucję tak zwanego pełnomocnika do spraw równości. Pani Kozłowska-Najewicz taką funkcję teraz pełni i być może państwo zapoznaliście się niedawno w Gościu Niedzielnym, przedstawiono tutaj jej, czy nawet na portalu w Polityce, pan redaktor Łoziński przedstawił, czy przybliżył, jaki projekt prac, jaki program, rządowy program równościowy na lata 2013-15 rząd jej zdaniem powinien realizować. No i tutaj mamy żywce, to już są wprowadzone, to już można powiedzieć, są takie sztance, które w innych krajach europejskich, jak chodzi o środowiska, te genderowe są forsowane. I tu przeczytam tylko państwu taki podstawowy standard, który tutaj oni starają się sformułować, tak? Już sekundeczkę. Tak to jest, Boże jedyny, człowiek nie myślał, że trzeba takiej naturalności oczywistych rzeczy bronić. No ale tak to jest. I tutaj mamy tak. Gender mainstreaming, to jest tak jak definiuje tutaj pani profesor, to priorytetowy cel polityki we wszystkich jej wymiarach i wydaje się, że chodzi tu o likwidację rzekomo wciąż jeszcze istniejącego upośledzenia kobiety, likwidację przez politykę równouprawnienia. W ostatnich 15 latach we wszystkich sferach życia społecznego działali i działają urzędowi pełnomocnicy do spraw równouprawnienia, których zadaniem było i jest zmiana relacji kobiet i mężczyzn na korzyść tych pierwszych, czyli kobiet, likwidacja stereotypów i seksistowskich ról obu płci oraz walka o wzmocnienie pozycji kobiet poprzez parytety.
Tak jak to już się stało we Francji, w Niemczech, mają być ustanowione prawnie parytetowe, przymusowe odsetki kobiet w radach nadzorczych, zarządach przedsiębiorstw gospodarczych. Jest to usprawiedliwiane koniecznością ustanowienia substancjonalnej równości kobiet i mężczyzn. Ale w ideologii genderowej chodzi o coś więcej niż tylko o równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Chodzi o równość w znaczeniu jednakowości poprzez dekonstrukcję dwubiegunowego, hierarchicznego porządku płci, tak aby osiągnąć równowartościową i równouprawnioną wielość płci. I do pakietu genderowego, i to właśnie chciałam tu przedstawić, wchodzą pełne równouprawnienie, więcej równość kobiety i mężczyzny. Dalej, zniesienie tożsamości płciowej obu tych płci. Dalej, zwalczanie heteroseksualnej normatywności, to znaczy pełne, prawne i społeczne równouprawnienie. Więcej, uprzywilejowanie wszystkich nieheteroseksualnych form życia. Dalej, aborcja jako prawo człowieka, jako prawo reprodukcyjne. Dalej, seksualizacja dzieci i młodzieży poprzez wychowanie seksualne jako przedmiot obowiązkowy w szkołach. I dalej, materialne upośledzenie i pauperyzacja rodziny. To są tylko najważniejsze cele. Natomiast chodzi tutaj głównie, jak tu autorka przedstawia w wielu miejscach, o to, że te cele zyskały, czy ta ideologia, którą zwie się gender, zyskała, ona pochodzi najczęściej, interpretuje się, jak mówię, nie jestem specjalistą, ale te definicje popularne, z którymi można się spotkać, powszechnie są przyjmowane. Chodzi o to, żeby nie medycyna decydowała o płci człowieka, tylko społeczne role, czyli tożsamość społeczno-kulturowa. Jak to się czuje? Jak ktoś się czuje mężczyzną czy kobietą? No to jest kobietą. Jak się czuje odwrotnie? No kto, inaczej mówiąc, można sobie płeć wybrać. Nie ma się płci zdefiniowanej medycznie, tylko płeć można sobie wybrać. I w tym celu najdalej poszły kraje takie jak na przykład Szwecja, której być może Państwo czas doniesienia mamy tutaj prasowe, na przykład gdzie chłopcy i dziewczynki wszyscy muszą siedzieć na sedesie jak idą do toalety, nie wolno używać określenia mama, tata, tylko rodzic. Nie można używać tutaj żadnych określeń, sformułowań. Dzieciom nie wolno podawać dziewczynkom zabawek takich właśnie dziewczęcych, a trzeba jakby rzucić wszystko i niech każdy wybiera i odkryje tę swoją płeć i tak dalej. Więc mamy tutaj kompletne zagubienie, nie wzmacnianie tej właśnie takiej tej naturalnej, medycznej tożsamości, z którą człowiek przyszedł na świat, tylko rzucenie właśnie człowieka na taki w świat tych różnych już pań wychowawczyń, które właśnie już genderowo wychowane mają za zadanie jakby pociągnąć i doprowadzić do tego, że tą płeć, płciowość swoją będzie sobie można wybrać. Oczywiście zaczęło się to, to jest właściwie wszyscy interpretują, ja mogę powtórzyć to po innych, ta rewolta 68 roku, która zwracała przede wszystkim uwagę na taką wolność seksualną, wolność obyczajową. Wszyscy ci, te dzieci kwiaty, wszyscy ci chowani, ci liderzy 68 roku są dzisiaj u władzy, albo już byli, albo są, właściwie to są ich rządy i oni potrafili wprowadzić poza właśnie taką rozwiązłością w sferze obyczajowej, doprowadzić do głębokiego zakorzenienia również prawnego tych ich pomysłów. I tak jak tutaj pani profesor Kubi mówi, nie chodzi tutaj tylko o równość kobiet, o takie dowartościowanie kobiety wobec mężczyzn, tylko chodzi o podważenie, o rozwalenie, o wywrócenie do góry nogami całej dotychczasowej obyczajowości, która zresztą grunt podatny pod tego typu działania szukają w rewolucji francuskiej, która wymierzona była w chrześcijaństwo. I w zasadzie te wszystkie hasła wolności, równości, braterstwa, które są nienaturalnymi hasłami, nie oszukujmy się. No nie ma, to jest bardzo popularne, bo ludzie, którzy są w różny sposób, ich status jest zróżnicowany i różny, bardzo by chcieli mieć z różnych powodów sytuację taką, jak na przykład osoba biedna albo niepracująca, albo mniej zdolna, być tak samo traktowana jak osoba bogata, bardziej zdolna, czy w inny sposób no, posiadająca jakieś takie cechy, które pozwalają jej funkcjonować. I to są hasła bardzo nośne, natomiast one są nienaturalne, ponieważ w przyrodzie nie ma żadnej równości. No, wszystko w przyrodzie opiera się i funkcjonuje wedle mechanizmu nierówności.
Nie ma żadnej wolności. Zresztą tutaj ja podaję o tej, przy tej równości wszystko, nawet dwie krople wody są nierówne. Jeśli ktoś jest wierzący, to wie, że nawet w niebie są hierarchie, zwierzchności i trony. Rubini, cherubini, aniołowie, archaniołowie i tak dalej. Więc dla osobom wierzącym jest jakby może łatwiej wytłumaczyć. Natomiast nie ma równości, nie ma żadnej wolności. Dlatego, że na każdym kroku spotykamy się z innym doświadczeniem, to znaczy z niewolą różnego rodzaju. Ja uczyłam przez lata całe prawa gospodarczego i kluczowym tematem była wolność gospodarcza. To był temat, wokół którego koncentrowała się analiza regulacji prawnych, właśnie prawa gospodarczego. I kiedy kończyłam studia, zaczynałam, oczywiście to w PRL-u było, właściwie pragnęli wszyscy wolności gospodarczej po tych latach komuny, takiego centralnego kierowania, braku własności i takim upolitycznieniem gospodarki, hasłem podstawowym było wolność, walczymy o wolność, wolność gospodarcza, wolność, wolność. I kiedy, można powiedzieć, ta wolność, no nie przyszła ta wolność z 89, ja uważam, że cały czas jej nie ma. Co więcej, jest coraz bardziej ograniczana wraz z postępem technicznym, technologicznym, informacyjnym i tak dalej. To właściwie można było dopiero wtedy z perspektywy już tak bez uprzejmie spojrzeć, przyjrzeć się praktyce. Nie ma, w gospodarce też nie ma wolności. No gospodarka jest regulowana w najściślejszy sposób, a zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej, która jest odmianą takiego sowieckiego centralnego kierowania gospodarką, kiedy właśnie przy pomocy i przy użyciu tych systemów informatycznych jeszcze precyzyjniej gospodarką kieruje się, kiedy to już nie jest kierowanie gospodarką przy pomocy liczydeł i jakichś komisarzy chodzących, jeżdżących, tam przyjeżdżających na rowerach i sprawdzających, co się ma, tylko dzisiaj mamy już każde gospodarstwo rolne sfotografowane, kury policzone, zwierzęta mają swoje paszporty, nie ma żadnej wolności. Co więcej, mamy cukier policzony w lodówkach i na półkach. Nie można wyprodukować więcej, jeżeliśmy chcieli. A wszystko to wspomagane jest systemami właśnie tymi informatycznymi, tym ogromnym postępem technologicznym i technicznym. Także to mówienie o wolności to jest nieprawda, to jest fałsz. Dlatego, że w miarę jak ilu ludzi przybywa, kiedy mówimy, że wolność drugiego człowieka zaczyna się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego, to wskutek zwiększonej ilości ludzi, wskutek zwiększonego zagęszczenia, wskutek zwiększonej ilości różnego rodzaju praw tworzonych, sztucznych, nieprawdziwych, nie ma właściwie już przestrzeni wolności. Bardzo się łudzimy, jak uważamy, że mamy wolność. Więc tutaj te takie hasła równościowe, które one trafiały na podatny grunt, natomiast one nie mają nic wspólnego. Rewolucja francuska te hasła wykształciła, zafałszowała totalnie rewolucja rosyjska i przejęła teraz bardzo pięknie Unia Europejska, która jest żywym odmianem, po prostu znaleziono sposób. Ta Unia, oczywiście ktoś powie, że ona miała dobre intencje, znaczy mieli twórcy Unii Europejskiej dobre intencje po II wojnie światowej, kiedy po tych strasznych dramatach chodziło o to, żeby ucywilizować Niemcy i Europę, żeby nie szukać tutaj różnych rodzaju porozumień i możliwości rozwoju poprzez wojnę, tylko żeby umieć się dogadać, żeby z korzyścią dla wszystkich jakoś funkcjonować. No i ta Unia Europejska taki miała zamiar, natomiast ona w końcu lat 90, czy w latach 90, w końcu lat 90 zaczęła po Maastricht przeradzać się w koncepcję polityczną, która została opanowana właśnie przez te środowiska, właśnie rocznik 68 i tą tak zwaną ideologię gender. Gdyby ktoś nie wiedział, to temu z jednej strony płaszczyźnie takiej ekspansji ekonomicznej, gospodarczej, która właściwie kraje Europy Wschodniej wpadły w pułapkę finansową, dlatego że wyszły z tej nędzy sowieckiej i nagle okazało się, że jedynym warunkiem udzielenia pomocy krajom Europy Wschodniej będzie przystanie na warunki, które już tam w Unii stworzono. Nie było tak, że myśmy wstępowali do Unii i analizowaliśmy i właściwie debatowaliśmy, na jakich warunkach. Przystąpienie, 6 krajów utworzyło Unię, reszta przystępowała do warunków już stworzonych. I Polska mogła przystąpić i w sytuacji po 89 roku, kiedy szukano takiego odbicia od komuny, no więc uważano, że te pieniądze, jakie nam obiecywano, jaki będzie postęp cywilizacyjny i tak dalej, że nam się to opłaca.
No, nam się to w tamtym momencie, przynajmniej na papierze opłacało, to się przestało opłacać, bo Polskę w okresie dziesięciolecia skolonizowano. 10 lat układu stowarzyszeniowego oznaczało, że my nie mamy tych praw na Zachodzie, z których oni korzystają, natomiast okres przystosowania Polski do wymogów unijnych oznaczał, że my musimy wszystkie wrota, wszystkie drzwi, wszystkie możliwości, zwłaszcza gospodarcze, wszystkie pola otworzyć, wszystkie sejfy, wszystkie tajemnice, po to, żebyśmy właśnie to miało polegać na przyjąć cały mechanizm, który tam funkcjonował. No i za taką krótką metę, no jakieś tam pieniądze zaczęły do Polski przysyłać, kiedy kasa była, można powiedzieć, pusta, ale za tym szło jednocześnie niewidzialne wpływ ideologii właśnie tej genderowej, to znaczy tej feministycznej, lewackiej, lewicowej, polegającej na rozwalaniu. To przyszła fala, powoli, my tego nie widzimy, bo myśmy się trochę tak znarkotyzowali tymi pieniędzmi, które rzeczywiście jakąś tutaj, jakimś rodzajem rozwiązania dla polskich problemów były. Natomiast to nie było tak, że myśmy te pieniądze otrzymywali, dlatego że Unia nie finansuje całego projektu. Unia daje jakiś procent, reszta trzeba dołożyć. Żeby dołożyć, nie mieliśmy tych pieniędzy, więc Polska jest zapożyczona. Żeby wykonać projekty unijne, trzeba od siebie dodać, trzeba gdzieś te pieniądze pożyczać. Także jesteśmy totalnie zapożyczeni, ogromne Polska ma długi i oczywiście, no ktoś pokaże, zobacz, ale są drogi, mosty i tak, no dobrze, no jest coś, ale jest pytanie, czy można Polskę oddać, bo tak jak powiedziałam, w zamian za to idzie władza pełna, bo traktat akcesji na tym polega, wszystkich tych agent Unii, pomysłów lewackich, lewicowych, ci wszyscy już zlewicowani urzędnicy, te wszystkie struktury, agendy, instytucje unijne weszły do Polski. To warunek był otwarcie drzwi również dla całej obyczajowości unijnej. I w Polsce, kiedy mówiło się po wejściu do Unii Europejskiej, na przykład, że w Polsce jest na przykład aborcja jest zakazana, albo kiedy wyrażano jakieś, gdzie odbywało się, próbowano zakazywać parady tych homoseksualistów, to parlamenty europejskie, wszystkie struktury europejskie krytykowały Polskę. No, nakazywano nam przywrócenie praw i równości i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj, żebyście Państwo, to przyszło z Unią. Nasza zgoda na wejście do Unii Europejskiej oznaczała przyjęcie również całej ideologii, którą właśnie nazywa się gender, a która wcale nie oznacza tylko jakby żądania zrównania kobiet z mężczyzn. To jest oczywiście niemożliwe. Nie ma czegoś takiego, jeszcze raz powiem. Natomiast do polskiego systemu prawa i podstawowe kryterium oceny regulacji prawnych również przez Polski Trybunał Konstytucyjny to jest równość. Równość, która co do równości Państwo jesteście Polacy, czy wy jesteśmy wprowadzani w błąd, dlatego że pojęcie równości ma dwojakie znaczenie, dwa ma zrozumienia. Artykuł 32 Konstytucji mówi, że nikt nie może być dyskryminowany bez względu na jakąkolwiek przyczynę, tak? Ale tutaj trzeba pamiętać, że pojęcie równości ma jeszcze raz te dwa znaczenia. Jedno to jest równość wobec prawa, czyli wszystkie osoby, niezależnie od swego statusu i sytuacji, jeśli spełniają warunki, które są w ustawie, czy w konstytucji, czy w ustawie określone, muszą podlegać temu prawu na takich samych zasadach. Czy to będzie rudy, czy to będzie bogaty, czy to będzie ktokolwiek, na przykład przy podatkach. Jeśli podatki mówią, że od dochodu, powiedzmy 2000, płacimy 50 czegoś tam podatku, to wszyscy płacą taki, musi być równo wobec prawa. Czyli równość w znaczeniu stosowania przez organy administracji, przez urzędników, muszą nas równo traktować. Prawo jest sformułowane i osoby, niezależnie kto wobec tych regulacji, musi być tak traktowany. I drugie znaczenie, i to, na które ludzie nie zwracają uwagi, to jest równość, to pojęcie weszło i to jest to głównie mające charakter ideologiczny. Równość w treści prawa polega na tym, że wprowadza się do regulacji prawnych takie pojęcia, inaczej nie pojęcia, rozwiązania, które zrównują sytuacje, zjawiska i stany, które w naturze nie są równe. Na przykład zrównanie statusu kobiety i mężczyzny. Trzeba zrównać, no to daje się jak kobiety, mężczyzna, no to kobieta ma urlop, no to faceci teraz ma jakiś tacierzyński, no kretyństwo skończone, no po prostu tego słuchać nie można. I gdybyście Państwo przyjrzeli zwłaszcza do przepisów właśnie takich o charakterze socjalnym, no to facet tam się wstydziła na jakiś tacierzyński urlop iść, no. No już widzę, jak tam piersi daje dziecku, nie? Tacierzyna na tacierzyńskim urlopie.
Więc mamy tutaj mało. Równa się mówi, że pod hasłem równości zrównuje się przedsiębiorców, tak? Muszą równo. Kiedy nie ma równości, no jest jeden przedsiębiorca, funkcjonuje bardzo dobrze, ma zysk, chce mu się pracować, inwestuje, ryzykuje, drugi nie. I nie można tworzyć teraz specjalnych jakichś, znaczy może i można, ale nie pod hasłem równości. No nie można zrównywać tego. I tutaj, zwłaszcza właśnie w tej sferze obyczajowej, teraz mamy całą kampanię zrównania płci. Chodzi o to, żeby zrównać nie tylko status kobiety i mężczyzny, ale doszedł nam już całą falą, zwłaszcza w ostatnich latach wkroczyła ta fala zrównywania osób homoseksualnych i heteroseksualnych, bo to się na Zachodzie udaje. I okres ostatnich 8 lat funkcjonowania tej koalicji PO-PSL, chociaż PSL tutaj, muszę powiedzieć, jest przeciwny i dzięki Bogu no, nie popiera tych pomysłów. Natomiast wprowadzenie na zasadzie, czyli zarzutem naruszenia zasady równości, właśnie te środowiska homoseksualne żądają, żeby zrównać ich status ze statusem małżeństwa. I to idzie, to jest kolejna fala. Dalej, kiedy czytałam, pokazywałam Państwu, że chodzi również o seksualizację dzieci. O, dowiedzieliście się Państwo niedawno, że pani minister Szumilas bardzo chce, nie tylko ona, i pani minister Rajewicz obejmuje patronat nad książką, która ma uczyć właśnie takiego równego traktowania. W szkołach ma być pomocą dla nauczycieli i trzeba zwalczać postawy stereotypowe, czyli tradycyjne, czytaj, tradycyjne, naturalne, i dowartościowywać, a właściwie nawet akceptować i uznawać za naturalne, żeby w Polsce to jest coś naturalnego, działania nienaturalne, czyli homoseksualne. I to w takim zakresie, żeby stworzyć wrażenie właśnie w uczniach czy dzieciach, że to jest trzecia płeć. No mamy tutaj cała przy tych genderowych ideologiach wykształcenie, no nie można, żeby ich nie upokorzyć, skoro na zasadzie równości działamy, nie mogą być dyskryminowani, czyli mamy kobiety, mężczyzny i płeć inna. I można w Niemczech można wpisać inna płeć, nie wiem jaka inna płeć, no, no nie ma innej płci. I badania DNA, medycyna nie znalazła, nie ma żadnego genu trzeciej płci, po prostu są dwie i innej nie ma. Ale mamy tutaj właśnie taki projekt, żeby taką te uprawnienia dla tej tak zwanej trzeciej płci wprowadzić, niezależnie od tego, że Konstytucja Polska wyraźnie stoi na stanowisku praw naturalnych i takiej możliwości nie przewiduje. Dalej, sprowadzanie kobiety do poziomu właśnie osoby, czy można powiedzieć istoty, która nie tyle rodzi dzieci, czyli dzieci nie tyle jakby rodzą się w związkach kobiety i mężczyzny i w efekcie jakiegoś uczucia silnego, można powiedzieć, wyższego rzędu, natomiast dzieci można wyprodukować. Ruch Palikota przedstawił projekt niedawno, jakiś czas temu, to parę miesięcy temu, w Sejmie ustawy właśnie o świadomym rodzicielstwie i prawach reprodukcyjnych. Ja jej się spytałam, co znaczy reprodukcja i czy oni wiedzą, że reprodukcja jest pojęciem zootechniki albo mechaniki, techniki, kiedy można reprodukować, czyli odtwarzać pewne rzeczy, natomiast człowieka nie reprodukuje się, ani się nie produkuje. No i nawet niestety musiałam powiedzieć, że gdyby ta regulacja obowiązywała za ich życia, mówię, to nikt by was nie wyprodukował, mówię, ludzie, jak jesteście okropni, tam oni się zaraz tego, ale mówię, no nikt by was nie wyprodukował, jakbyście byli wyprodukowani, to tym gorzej i o was by świadczyło. Natomiast oni tego typu regulacje, dodać więcej, przedstawiają prawa reprodukcyjne i prawa rodzicielskie, u nich oznaczają prawo do zabicia dziecka. To znaczy pełne prawo do dysponowania kobieta ma sobą, swoim dzieckiem, do urodzenia. Co więcej, bardzo popularne są środowiska genderowych pomysły, żeby dziecko, i pani Środa kilkakrotnie o tym wspominała, żeby to dziecko po prostu po urodzeniu, jak nam się nie wyda takie za zdrowie, żeby zabić, tak? Bo no, trzeba oszczędzić, ona mówi takiemu dziecku, cierpienia, tak, na przyszłość. Więc ta pierwsza etyczka, ja nie wiem, jak można w ogóle się o niej prezentować jako etyk, ona powinna za jakieś podjudzanie, podszczuwanie do zbrodni, ona powinna mieć jakieś procesy, powinna być wykluczona ze środowiska naukowego, no ale też tutaj trzeba powiedzieć, że środowiska naukowe, uniwersyteckie są niestety zarażone są tymi całą ideologią. Na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 40 lat pracowałam, aż do emerytury, jest jakieś centrum genderowe, jakieś pani Fuszara, pani jakiś Środa i tak dalej, pani Płatek z mojego wydziału,
tworzą jakieś właśnie studia, centra totalnej demoralizacji, totalnego wywracania ról, naturalnych ról biologicznych. One bardzo tutaj prowadzą niezwykle, ponieważ mamy do czynienia tutaj ze środowiskiem, to jest uczenie, to jest młodzieżą, kiedy bardzo łatwo taką, tymi ludźmi manipulować, z pozycji tych swoich właśnie prestiżowych jednak profesorskich, no, prowadzą działalność demoralizującą. Więc chcę Państwu powiedzieć, że to, z czym mamy teraz do czynienia w Sejmie, jest niezapowiadaną, nie pochodzącą z legitymacji wyborczej, z wyboru, ponieważ pan premier Tuski, Platforma, jeśli ktoś z Państwa tutaj głosował, to jestem bardzo ciekawa, czy głosował właśnie za tym, żeby tego typu rewolucję obyczajową wprowadzić. Dalej, pan premier Tusk i opozycja, nie opozycja, tylko koalicja, która teraz rządzi, nie miała żadnego mandatu, żeby na przykład zapędzać ludzi, a tym samym rozbijać naturalne rodziny do pracy aż do śmierci. Rząd nie miał prawa, nie miał żadnej legitymacji, żeby pozbawiać rolników, którzy ciężko pracują, których status jest nieporównywalny ze statusem mieszkańców miast, którzy do szpitala mają przejście na drugą stronę ulicy, do sklepu i apteki i wszelkiego rodzaju pomoc, do szkoły i do przedszkola. Mają po drugiej stronie ulicy, natomiast na wsi jest po prostu totalne odosobnienie, marginalizacja, pozbawienie, pozostawienie tych ludzi samym sobie. I zmiana ich statusu i nazwanie ich, zmiana ich, odebranie im ubezpieczenia, z którego korzystali, bez uwzględnienia specyfiki pracy na roli i uznanie, że oni są przedsiębiorcami, że powinni być tak traktowani, bo akurat ta liberalna część i ta cała, ta równościowa twierdzi, że to jest, wszyscy muszą być równo traktowani i oni też, jakby pracują, nie pracują, powinni płacić podatek, kiedy 98% rolników nie wykazuje, to są biedni w Polsce rolnicy, jest kilka procent tych wielko tak zwanych obszarów, którzy mają ogromne gospodarstwa, są niezwykle zamożni, ale większość żadnego dochodu nie wykazuje w rolnictwie. Właściwie jest to taka działalność autarkiczna, to znaczy tylko na swoje potrzeby, na zaspokojenie potrzeb rodziny. I to jest, jak chodzi o mnie, tutaj również kolejny, to może na Zachodzie mniej jest widoczne, ale w Polsce również ta genderowa ideologia wymierzona jest również w Kościół katolicki w Polsce, dlatego że o ile na Zachodzie te kościoły, jeśli ktoś z Państwa był, zwłaszcza w Niderlandach i w tej części, to jest tam chodzące narkomajesze, zamykane są te kościoły, zamieniane w jakieś różnego rodzaju obiekty. Natomiast w Polsce ta wiara jest jeszcze żywa i jedyną ostoją i takim właściwie miejscem, gdzie można w taki normalny sposób funkcjonować, rozmawiać, dyskutować, wydawane są pisma i jest kłopot właśnie z tą telewizją Trwam, to jest właśnie polski Kościół. I te działania zohydzające są wymierzone w Kościół, bo to jest ostatnie, jeśli nie będziemy bronić, proszę Państwa, dzisiaj Kościoła, ostatni Kościoła katolickiego, ostatniej instytucji, która jest naszym schronieniem, była przez wieki, jest naszą ostatnim schronieniem, zamienicie się Państwo w grupę, może nie Państwo, ale Wasze dzieci i wnuki, w grupę, powiedziałabym, w sforę pobudzanych seksualnie, zapędzanych do roboty do 67 roku życia, zapędzanych i właściwie inwigilowanych i przymuszanych do płacenia podatku i właściwie w niewolników. To jest ta wolność, która staje się niewolą, bo nie, wolność emocjonalna, wolność seksualna, bo to, na tym się, to jest główny punkt. Okazuje się, bardzo ciekawe są prace, okazują się, że właściwie nie tylko władza, nie tylko pieniądze, ale również ta seksualność człowieka daje władzę. Kto umie rządzić seksualnością człowieka, ten ma nad nim władzę. I ta cała ideologia gender to jest właśnie sposób najniższy, te bardzo prymitywne instynkty, bo to człowieka natychmiast uruchamia naturalne, najsilniejsze emocje. Najsilniejsze emocje i to oczekiwanie, że będziemy, że Polacy będą właśnie spokojnie się przyjąć, to oswajanie nas z tym właśnie zboczeniami, z tymi paradami, z tych facetów poprzebierane w jakieś pióra, w siedzenia i głowę powtykane, czy te dziewuchy chodzące porozbierane po ulicy, ma nas oswoić, a jednocześnie ma nas wbić w kompleksy, żebyśmy nie reagowali, bo będziemy nieeuropejscy. Zobaczcie, na Zachodzie, we Francji, w Niemczech, proszę bardzo, nawet Trybunał Konstytucyjny w Niemczech orzekł, że homoseksualiści mają prawo do zawierania małżeństw. Więc my oczywiście, Polacy są łagodni, niestety jak takie, można powiedzieć, byczki, no leżą, mają siłę, ale leżą sobie, jedzą tę trawę na tym, ale aż przyjdzie naprawdę jakiś toreador, wbije nam te piki, będzie po nas.
i będzie po nas. Tutaj jest pewną nadzieją, jest w moim przekonaniu, jest pewną nadzieją fakt, czy może nie fakt, ale pewne złożenie się takich sytuacji, które sprawiły, że Polacy się powoli budzą. Przepraszam za ten telefon, nie będę odbierał, to przepraszam. Niech pan nie krzyczy na mnie. No. Jezu, jak się boję. W każdym razie mamy pewien zbieg różnego rodzaju okoliczności. Wyłączę i powiem coś do rzeczy. Ja jestem strażnikiem poprawności politycznej. Proszę mi wiele darować. Mamy pewien zbieg okoliczności historycznych i nie tylko historycznych, ale politycznych, które sprawiają, że w Polsce nie idzie tak łatwo, jak na przykład we Francji. Tam mają przewagę, no, marsze ponad milion mieszkańców, oni się obudzili po nie w czasie, tak, bo sobie wybrali takiego człowieka. Trzeba było się organizować wcześniej, bo przecież u nich to wcześniej wszystko już było. Natomiast w Polsce, po pierwsze, no mieliśmy papieża. I to ziarno, które się mówi, to gdzie jest to pokolenie JP2, gdzie jest to pokolenie? Być może teraz poprzez taką nachalną, taką takie właśnie indoktrynowanie, właśnie tą ideologią, tą rewolucją, taką na siłę. Inne państwa 50 lat właściwie tam urabiano ich, oni mają fantastyczny dobrobyt i nie zwracali specjalnie uwagi, że stali się niewolnikami tych właśnie rewolucji obyczajowej, wynaradawiającej, może nawet nie tyle, tylko wynaturzającej, pozbawiającej, udowadniającej człowiekowi, że prawa naturalne nie istnieją, że to człowiek decyduje o tym, kto jest kobietą, kto jest mężczyzną, czy istnieje płeć, jak żyć, można wszystko, rób ta co chce ta. Natomiast my tutaj w Polsce, jak mówię, u nas starano się, bo właśnie poprzednie nawet SLD nie posuwał się do tego rodzaju działań. Natomiast te ostatnie 8 czy 9 lat, kiedy Platforma głównie tutaj, czy ile tam właśnie oni są, dla mnie to jest wieczność, no. W każdym bądź razie czas, przez jaki są, starali się prowadzić to na siłę, dopychając kolanem. Ludzie jakby no zszokowani są, zwłaszcza w mniejszych miastach, nie są w stanie tego przyswoić. I to już być może było za dużo, bo właśnie w tych miastach przy poparciu po pierwsze Kościoła katolickiego w Polsce, który jest siłą, dalej przy obudziły się jakby, czy odżyły, czy znalazły sobie pole do działania właśnie te różne środowiska, które wchodziły na pielgrzymki, jak był Jan Paweł II w Polsce. Również w moim przekonaniu odezwanie się takich uczuć narodowych, patriotycznych po Smoleńsku, kiedy władza najwyraźniej nie jest zainteresowana wyjaśnieniem przyczyn katastrofy smoleńskiej, kiedy ludzie czują się upokorzeni i właściwie odbierają również inne działania, które są nienaturalne, które mają nas przymusić do akceptacji czegoś nienaturalnego, czegoś obrzydliwego, bo nie sądzę, żeby kto komuś się podobała jakaś idąca pani czy jakiś facet rozebrany na golasach, ktoś z dzieckiem sobie wychodzi na skwer, na lody i nagle idzie i trzeba, co więcej, we Francji trzeba to akceptować. We Francji na przykład jeszcze Senat nie zdążył zatwierdzić ustawy legalizującej te związki małżeńskie, czyli małżeństwo, to już nawet nie jakieś partnerskie, bo te partnerskie takie umowy to już są. 70% małżeństw we Francji zawieranych małżeństw. Relacji jest właśnie na podstawie nie małżeństwa, tylko 30% jest takich katolickich małżeństw. Jest nawet nie katolicki, przed urzędnikiem stanu cywilnego, ale jest tam lżejsza forma umów tak zwanych i to jest i dla facetów, i dla homoseksualnych, i konkubinatów, ale teraz wprowadzono tę trzecią, prawda, możliwość, czyli te związki, nazywa się to już małżeństwo, czyli tam już zrównano to, o czym tutaj pisze pani profesor Kubi. I jeszcze zanim Senat zatwierdził tę ustawę, już za przejście w parku z napisem na koszulce rodzina, to jest mama, tata i dziecko, mandat się płaciło. Już policja nakładała mandat, że jest to homofobiczne i nie wolno tutaj drażnić i sprawiać przykrości i jakby dyskryminować osób homoseksualnych. Więc to wszystko do nas przyjdzie, ale co chcę powiedzieć, że u nas w Polsce właśnie być może tak złożyła się sytuacja, ułożyła sytuacja prawno, polityczno, obyczajowo inna, że społeczeństwo czy ludzie w różnych miastach, te marsze, z którymi mamy do czynienia, te marsze patriotyczne, które 10 obchodzą, są obchodzone,
Kiedy wracamy pamięcią do historii żołnierzy wyklętych, kiedy możemy odkrywać swoją historię, kiedy przyglądamy się bezczelności sądów, które uniewinniają oprawców stanu wojennego, kiedy pan Kiszczak jeździ sobie na wakacje albo chodzi w ogródku i zdjęcie jest bardzo duże i widać, jak on ciężko jednak jakieś prace w ogródku wykonuje, ale postawić się przed sądem, to już ten człowiek okrzyknięty jako człowiek honoru przez Gazetę Wyborczą, no nie ma honoru, żeby przyjść i przysyła kolejne zawiadomienia czy kolejne oświadczenia, że jest ciężko chory. Więc ja myślę, że w Polsce może się to nie udać, ale nie ma pewności, ponieważ do końca kadencji tej ekipy są jeszcze 2 lata. Oni mają większość w Sejmie i żebyśmy nie wiem co mówili, jeśli nie będzie oporu na ulicach, ale nie takich niezorganizowanych. Mamy ustawę o zgromadzeniach, mamy możliwość pisania listów, mamy możliwość chodzenia do posłów. Żebyście Państwo wiedzieli, wy nie musicie, nie możecie chodzić tylko do posła, którego wybraliście. Poseł reprezentuje potem nie grupę swoich wyborców, tylko reprezentuje naród. Nie jest związany żadnymi wytycznymi. Macie prawo do każdego, macie prawo, nawet obowiązek pójść do, jeśli tu w ogóle wygrał, no co byłoby okropne, Palikot, SLD, do Platformy, chodzić, nachodzić ich. Trzeba taką presję na nich wywierać. Macie prawo zorganizować tutaj demonstrację. Macie prawo, rodzice zwłaszcza, nie zgodzić się na naruszanie artykułu 48 Konstytucji, który mówi, że to rodzice mają prawo do wychowania dzieci w swoim własnym systemie wartości. Macie prawo nie zgodzić się, żeby dzieci w przedszkolach 4-letnie były po prostu demoralizowane w sprawach seksualnych. To nie jest, i tu przyjeżdża jakiś pan wojewódzki, czy jakiś inny, czy przez jakiś homo, nie wiadomo co, jakieś różne tu są nazwy, wysyłane osoby, po prostu z fiołem seksualnym, które demoralizują wasze dzieci. To są wasze dzieci, proszę państwa, albo wasze wnuki. To nie jest tak, o ja powiem mojemu posłowi. A poseł, no to ma ograniczone możliwości. Nas traktuje się jako posłów drugiej kategorii. My nie mamy, możemy sobie oczywiście powiedzieć to, co chcemy powiedzieć na komisjach. Na posiedzeniu Sejmu mamy 60 sekund, żeby powiedzieć to, co chcemy powiedzieć, bo odbiera nam się głos, a jak jest łaskawy któryś z marszałków, to nam daje 1,5 minuty. I koniec naszej rozmowy. Potem podnosimy ręce, a na komisjach mówimy, skład najczęściej, jeśli my jakieś argumenty przedstawiamy merytoryczne, wstaje jakiś poseł z PO albo SLD i mówi, to ja składam wniosek, już dosyć tego, przestańcie, o zamknięcie dyskusji, głosujemy. No mówimy, schola, spokojnie, no przedstawmy chociaż, nawet żeby to do sprawozdania było. Sprawozdania są jawne, nie chociaż ludzie widzą argumenty. I głosujemy, głosujemy. No i głosują, no i przegłosowują nas, a jak chcą, to dyskusja, może po jednym głosie już zamknąć mogą dyskusję. Więc tutaj zwracam Państwa uwagę, żeby nie być biernym. Żebyście Państwo nie byli biernymi, ponieważ wydaje się, że jak siedzimy w domu, nie widzimy, oni to toczą, oni to wykonują, to wchodzi. Pani Realicz, tak jak powiedziałam, ona tutaj to podręcznik zarekomenduje, to opracowała równościowy plan, który w rządzie ma obowiązywać. Tam przytomnie niektórzy ministrowie się wątują, mówią, że to nie jest możliwe, żeby teraz komisarza w każdym urzędzie wyznaczyć, w każdym ministerstwie, który będzie pilnował, żeby właśnie kobiety z równych, po prostu wszystkie te szaleństwa na nasz koszt, żeby wprowadzać, żeby uczyć w szkołach, bo ta konwencja o przemocy wobec kobiet mówi, że przyczyną przemocy kobiet w rodzinach jest tak zwany chrześcijański system wartości, katolicyzm. Tradycyjne role, to znaczy kobieta jako matka, to jest zagrożenie i kobieta musi być wolna, że trzeba role niestereotypowe propagować, a niestereotypowe, czyli nietradycyjne, czyli o ile tradycyjna jest rola kobiety jako matki, żony, opiekunki, to właśnie do poparcia jest takie jak właśnie jakaś samotna, w jakimś tam gronie 10-osobowym, w każdym razie zaprzeczająca, walcząca najczęściej z kościołem, jakaś lewaczka feministka. Więc tutaj, żeby nie przedłużać, to bardzo Państwa zwracam uwagę, to Państwo, to nie jest tak, że jak czegoś nie widzicie, to tego nie ma. No bakterii też nie widać, ale bakteria jednak choroby potrafi rozprzestrzeniać. I tutaj Pan wzdycha już, a ja tak właśnie jedę. No właśnie, chce Pani odebrać chwilowo głos, bo zdradza Pani tajemnice państwowe. No, ten Sejm, te zamiary, te wszystkie rzeczy. Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy odwrócili te ciężary wspólnej obecności, żeby to Państwo się skazali na no, swoje wypowiedzi. No tak. Proszę bardzo, proszę, tylko chwileczkę.
mikrofonem. Ile mam czasu? Półtorej minuty. O, to ja w Sejmie. Będę się trzymać. Półtorej minuty. Dobrze. Liczymy. Ewelu, licz na zegarku, tam odmierzaj to wszystko. Ja mam takie pytanie do pani poseł, ponieważ poruszyła pani taką kwestię, która mnie zainteresowała. Z jednej strony powiedziała pani, że państwo nie powinno się, wiem, że tutaj już troszeczkę odchodząc od ideologii gender, że nie powinno się interesować, że powinno się interesować zarodkami, dziećmi nienarodzonymi, tak? Czyli być przeciwnikiem aborcji. A no dobrze, czyli państwo powinno integrować, a nie kobieta decydować, tak? Czyli, no dobrze, no to dlaczego w momencie, kiedy już to dziecko się urodzi i jest wychowywane, wtedy mówią państwo, to jest sprawa rodziców, jak jest wychowywane, a państwo nie powinno się w to wtrącać. Albo państwo się zawsze wtrąca, albo jest to w 100% sprawa rodziców. I kolejne moje pytanie, to ale mówi pani o zamykaniu... Proszę pani, zatrzymuję pani werwę. Mówię stop, dlatego że jak są dwa pytania, to już odpowiedź jest byle jaka. Jak są trzy, to już jest zamęt. Więc tutaj właśnie, tutaj słusznie powiedział, to pani myli różne sprawy. No co innego jest, wie pani, ochrona życia. Nikt nie może zabijać. Jeśli jakaś kobieta miałaby takie zapędy, to państwa obowiązkiem jest chronić życie. I zresztą konstytucja wie, no Polska też, bo to nie trzeba sprawdzać do poziomu konstytucji. Po prostu nie wolno zabijać. To jest, wie pani, dekalog, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy. A jak nie wierzy, to konstytucji powinien się słuchać. Więc tutaj nie wolno zabijać i to, wie pani, to nie ma tego. Natomiast czym innym jest, wie pani, wychowywanie dzieci w systemie wartości. Rodzice mają tego prawo. Są w ogóle dwa różne prawo do wychowania swoich dzieci, a osobna sprawa, fundamentalna ochrona życia. Państwo ma obowiązek chronić życie, z drugiej strony ma obowiązek zostawić rodzicom prawo wychowania dzieci. Proszę bardzo. Proszę uprzejmie, udzielam panu głosu. Ja to muszę do światła iść. Uszanowanie państwu. Proszę panią profesor. Ja tu mam po prostu studium z niedzieli z 2000 którego? O, 5 grudnia 2005 roku. I tam, proszę panią, był duży wywiad na ten temat, co dzisiaj rozmawiamy. I co się okazuje? Okazuje się, że przyszłość społeczeństwa zależy od dzieci, dlatego stawianie dobra dzieci ponad wszystko jest naszym obowiązkiem. To by było jedno, a jeszcze jest następna sprawa, skąd się ta ideologia wzięła. A mianowicie ona się wzięła po prostu od Engelsa i Marksa. Engels powiedział, że rodzinę trzeba rozbić dlatego, żeby nowe pokolenie było bez rodziny, bez korzeni swoich. I tylko po prostu nowe, zniewolone, tak jak pani powiedziała. Co się okazuje? Że lewica nowa się, lewica poprzednia, która no, zajmowała się żołądkiem, przekształciła się w zajmowanie kroczem. A mianowicie, powiedziała pani Sierakowska, pani Sierakowska Izabela, że to jest nowy proletariat, nowa lewica, nowa filozofia i tak dalej. I ta filozofia się dalej ciągnie się w tym kierunku. I pani profesor, jeszcze jest jedna bardzo sprawa aktualna. Pod katedrą Rotterdam w Paryżu popełnił samobójstwo po prostu 21 z opcji narodowej niejaki pan, no chwileczkę, zaraz już. Popełnił samobójstwo, co nie podały media. Nie podały media. A powiedziane, no. Proszę pana. Wniosek. Ostatni wniosek z naszego spotkania aktualnego z prasy. Wybitny pisarz André Maroux powiedział, kiedy, że wiek XXI będzie wiekiem chrześcijaństwa lub nie będzie go wcale. Nowy Biletyn Łódzki z 8 lutego bieżącego roku. Dziękuję panu. Jeszcze. Ukazał się teraz dwie strony. Proszę pana, mam do pana prośbę. Ja panu odebrałem głos. Proszę. Czy mam jeszcze raz wstawać? Proszę usiąść. Dziękuję. Zapraszam do siedzenia. Tak, ten pisarz to nazywa się Malraux.
Dobrze. Tak, no więc proszę bardzo Państwa o powściągliwość. Spoglądamy na zegarek. To nie wiem, czy dobrze słychać jest? Dobrze, dobrze. Tak? Tak. Cieszę się bardzo, że Pani tutaj do nas przybyła, bo muszę powiedzieć, że ja śledzę Pani działalność od bardzo dawna. Więc przede wszystkim różnego rodzaju czytam artykuły, które się ukazują w pismach, a poza tym śledzę również debaty, w których Pani bierze udział i cieszę się z tego, że zawsze myślę tak samo. Wiem, że Pani występuje w słusznej sprawie, chociaż te sprawy teraz są naprawdę ciężkie, dlatego, że żyjemy w świecie absurdów. Dlatego, że nie było kiedyś tak, że na przykład wierzyliśmy ludziom mądrym, no oni co powiedzą, to tak będzie. Teraz tego nie ma wcale. Teraz każdy może powiedzieć jakieś bzdury, każdy może realizować te bzdury przy takim, prawda, jakimś bezwolnym społeczeństwie, które nieodpowiednio reaguje na to, co się dzieje, prawda? Ostatnio teraz, dzisiaj w piśmie przeczytałam, że na studniówce to nie będzie można poloneza tańczyć, dlatego że ten polonez to wymaga chłopaka i dziewczyny. A tu przecież chodzi o to, żeby był taki taniec, żeby mogli same płci tańczyć takie, prawda? Albo chłopiec, albo dziewczyna. Poza tym jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć to, że o tyle jesteśmy też w ciężkiej sytuacji, że wchodząc do Unii Europejskiej, inaczej sobie to wszystko wyobrażaliśmy i byliśmy po okresie komunizmu, który nas tutaj tłamsił, bardzo się cieszyliśmy, że będziemy wyjeżdżać za granicę i tak dalej. I to wszystko poszło nie w tym kierunku, co potrzeba. Dziękuję Pani bardzo. Tak, dziękuję. Tak, tak. Ponieważ dostrzegłam, w tej chwili właśnie wystąpiła bardzo młoda osoba i zaczyna się buntować, że Pan przerwał jej głos, a że jestem byłym nauczycielem, jestem spostrzegawcza, reaguję jak uczniowie też reagują i udzielono osobom starszym. Ja muszę, mam takie wrażenie, że słucham teraz Pani, mówiła bardzo szybko, nie zrozumiałam Pani, co Pani logiki tego wypowiedzi. I ja proszę, żeby udzielić jeszcze... Tak, ale ja Pani, ale proszę Pani, ja się nie podporządkuję Pani prośbom. Tak? Proszę przekazać mikrofon. Ma Pani coś do powiedzenia nam, i Pani Profesor? Czy będzie Pani po prostu... Chwileczkę, proszę, chciałam powiedzieć, że z przyjemnością... Proszę Pani, tej przestrzeni proszę nie zamiatać, ja ją zamiatam. Proszę oddać mikrofon. Proszę bardzo, ale mikrofon proszę oddać tej Pani. Nie pozwolił. Dziękuję. Znowu Pani nie pozwalam. Właśnie na tym polega mój terror. Istota terroru. Że nie pozwalam na harce. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że z przyjemnością, z wszystkim się zgadzam z Panią Profesor i z osobami starszymi. Występuję w obronie osób starszych. Rozumiem, co Pani klaruje. Tylko chodzi o to, żeby nie zdominowała nas procedura. Dobrze, przepraszam. Mamy myśleć. Ale Panie Redaktorze, Pan jest zbyt rygorystyczny. Tak. O to tu chodzi właśnie. Że muszę być rygorystyczny, dlatego że to wszystko się rozpłynie w polską gadaninę. Proszę bardzo. Wniosek formalny. Proszę Pani Profesor. Ja mam pytanie. Żeby wypowiedzi zawierały po prostu pytania, a nie oświadczenia, deklaracji. No tak. No tak, ale w naszej ojczyźnie trudno jest trzymać ten rygor. Chwileczkę. Proszę Państwa, wróćmy do... Ja mam pytanie do Pani... Daję Pani półtorej minuty. Nie, mam dobrą pamięć, dziękuję. Ja mam pytanie do Pani poseł Pawłowicz. Takie pytanie, mówiła Pani, że jest Pani przeciwna równości kobiet i mężczyzn. A przecież ta sama równość jest już zapisana w Biblii, której jest Pani orędowniczką. Więc jak to wygląda w końcu? Jest zapisane, że kobieta jest równa mężczyźnie. Gdzie tak jest zapisane? W Biblii. Nie znam na pamięć całej Biblii. Jest. Kobieta cytat nie ma. Jest równa mężczyźnie. Chce Pani być mniej równa? Co do godności. Ale kobieta ma i konstytucja polska zakłada, że kobieta ma takie same prawa jak mężczyzna. Czyli dlaczego jest Pani przeciwna konstytucji? Proszę Pani, mam do Pani prośbę. O właśnie. To jest nieporozumienie
dotyczące sensu słów i proszę to wyjaśniać na korepetycjach. Rozmawiać z ludźmi mądrymi, starszymi od siebie i dowiadywać się o nim. Przecież my naszych wspólnych debat nie możemy w ten sposób prowadzić, żeby podstawowe, elementarne treści wyjaśniać w nieskończoność. Bardzo proszę, pani prosiła o głos. Nie, chwileczkę, Ewa. Nie pani. Tam pani prosi o dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Właśnie tutaj mamy dowód na to, że młodzi ludzie w ogóle bezmyślnie powtarzają frazesy, które płyną z Unii Europejskiej o równości. Ja mam takie pytanie do pani profesor. Czy pani właśnie nie uważa, że trochę tutaj mamy jakieś rozdwojenie stanowisk Unii? Bo z jednej strony mówią nam, że równość, którą promują w każdym aspekcie jest duchem demokracji, natomiast cała struktura, wszystkie organy, wszystkie procedury, które działają w Unii, mam na myśli władze, są totalnie niedemokratyczne, tak? Więc z jednej strony mówią, że większość, tak, ma coś do powiedzenia, później znowu stwierdzają, że jednak to mniejszość jest ważniejsza, po czym stwierdzają, że jeżeli chodzi o stanowienie prawa, to tak naprawdę oni tylko mają rację, a my nie mamy nic do powiedzenia, czego przykładem był traktat lizboński, tak? Więc chciałabym się zapytać o to. A druga rzecz, oczywiście, że został, a druga rzecz tego typu, jak mamy walczyć z tym, co płynie z telewizji, bo w tym momencie autorytetami są osoby totalnie wyprane z moralności, tak? I one jakby tutaj teraz wytyczają kierunek, jak mamy myśleć, totalne bzdury, jeżeli chodzi o programy telewizyjne, natomiast depcze się wszystkie autorytety, które tak naprawdę są wartościowymi osobami, więc ja bym się chciała spytać, jak z tym walczyć, bo jest to dość potężna machina. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam prośbę, zaprowadźmy przynajmniej jeden rygor, żeby nie było dwóch pytań, tak jak teraz. Pytania z innych zupełnie opowieści. Jeśli chodzi, tutaj pani mówi o demokracji, właściwie kto w tej demokracji ma prawo decydować, czy mniejszość, czy większość. No większość jeśli, ale ja muszę państwu powiedzieć, to jest moje osobiste, ale nie tylko osobiste przekonanie, które jakby współbrzmi z opiniami wielu innych osób. Mianowicie ja wątpię, czy my w ogóle mamy do czynienia z demokracją. Mamy do czynienia z jakąś fasadową machiną, która nazywa się demokracją w dniu wyborów, kiedy ludzie z jednej strony nasączani są przez media, które są manipulowane. Wiedza ludzi pochodzi z tego, co im media wsączą do uszu. My, jeśli państwo wskazujecie się, to jest od razu jakby zahaczenie do drugie pytanie. Jeśli państwo będziecie słuchali jednego rodzaju mediów, jednego środowiska politycznego, no to działacie na swoją niekorzyść, bo jeśli wam się wmawia właśnie jakiegoś różnego rodzaju poglądy, zachwala pewnych ludzi, którzy za chwilę przychodzą i każą wam do śmierci, do 67 roku życia pracować, no to traktowani jesteście w tej całej demokracji bardzo instrumentalnie. I demokracja, jeśli ludziom właściwie niestety kojarzy się demokracja z taką procedurą, ale też proszę wiedzieć, że demokracja to nie jest cel. Demokracja to jest procedura większościowego podejmowania decyzji. Większość to jest tylko to. Demokracja, Hitler został demokratycznie wybrany do władzy, na Białorusi i w Rosji wybiera się demokratycznie, tylko ludzie są po prostu dezorientowani, wybierają ludzi, którzy ich potem gnębią. Po prostu są niewolnikami. Ta demokracja jest wykorzystywana dla wykonywania rządów totalitarnych, dla niszczenia i rządzenia innymi ludźmi. Ja mam wątpliwość, mówię się, że nie ma nic lepszego nie wymyślone jak demokracja. Może nie wymyślono, ale to jest jakby, wie pani, nie ma demokracji w Polsce, nigdzie nie ma demokracji. To są tylko hasła, które dzisiaj oznaczają cokolwiek się powie. Aha, jeszcze odpowiedź na drugie pytanie. O tych mediach, tak? Pani mówiła. Ja proszę państwa powiem, jeśli ktoś nie jest na przykład niewierzący albo denerwują go modlitwy, to zawsze jednak może najlepszy serwis informacyjny jest w telewizji Trwam. Nie wiem, czy ktoś z państwa oglądał. Tam jest bez komentarzy. Macie państwo pół godziny informacji z Polski, ze świata i to nie takich informacji, że akurat skarpetka gdzieś tutaj się jakoś tego, albo spodnie były źle zapięte, albo ktoś się potknął na schodach, albo kotek siedzi gdzieś tam na drzewku. Macie państwo serwis. Do państwa należy. Wy jesteście kowalami w tym zakresie. Oglądajcie, jak ktoś chce TVN, ja bym odradzała. Oni po prostu, ja na swoim przypadku widzę, że można po prostu w sposób no, zupełnie kosmiczny zmanipulować i wydawałoby się, że tego nie można.
I dlatego odradzam, to już jest sprawdzone, to wiadomo, telewizja trwa, macie Państwo Radio Maryja, macie Państwo Niezależna.pl, macie Państwo portale w polityce, macie Frondę, no są źródła. Trzeba się uniezależnić, po prostu trzeba się uniezależnić i szukać wiedzy samemu. Proszę Państwa, oby nauka nie poszła w las. Proszę bardzo, Pan prosił o głos. Nie, najpierw. Proszę bardzo. Proszę przekazać Panu mikrofon. Chcę zapytać, czy Pani poseł się zgodzi z tym, że ideologia gender prowadzi do zagłady cywilizacji i kultury białego człowieka. Jest to podważenie funkcji logiki i prawdy w życiu społecznym. Jak najbardziej się zgodzę. Nie ma co komentować, jak najbardziej. To nie ma co komentować, jeśli będziemy zrównywali w statusie relacje dwóch facetów albo dwóch bab i małżeństw, które będą jednocześnie dyskryminowane, bo na tym właśnie ta filozofia właśnie na tym polega, żeby dyskryminować naturalność, żeby podważyć, żeby za naturalność uznać coś nienaturalnego, no to koniec jest szybki. No. Nie jutro, nie pojutrze, ale do tego się sprawdzać. Panie mecenasie, proszę chwileczkę. Proszę bardzo. Pani profesor, pozwoli Pani krótkie pytanie, konkretne. Czy Pani zgadza się ze słowami ojca Rydzyka? Cytuję. Dawniej nam dyktowała Moskwa praw boksera. Jak nie ospa, to cholera. A jeszcze raz mnie jedzie, Pan za chybnięty. Jeszcze raz Pan wziął. Dawniej nam dyktowała Moskwa teraz boksera. Jak nie ospa, to cholera. Niezależnie kto powiedział, no to jesteśmy, leżymy między młotem i kowadłem, ciągle jesteśmy uznawani niestety za bękarta Europy, ciągle przeszkadzamy w relacjach między potęgą, które są między nami i nasza siła to jest, stety, tylko w takiej, jeśli w genach mamy to ogromne poczucie patriotyzmu, jeśli jeszcze nie zaginęło, jeśli nie wyrzekniemy się Kościoła i wiary, to sobie damy radę. Jak się będziemy modlić, bo ostatecznie zawsze poprosić tutaj Pana Boga, żeby pomógł. No, to, co po ludzku wydawałoby się już niemożliwe, jest możliwe. No, trzeba prosić tam góry, ale coś trzeba od siebie też dać. Tak? Trzeba coś robić, nie siedzieć w chałupie. Proszę bardzo, Pan prosił. Pani profesor, chciałem zapytać o taką rzecz, można powiedzieć, z filozofii prawa. Mianowicie, jak to się stało, że po procesie norymberskim okazuje się, że rzecz niemożliwa stała się możliwą? Mianowicie, prawo naturalne zostało pokonane przez prawo stanowione. Czy to oznacza, że wraca w totalitaryzm? Proszę Pana, proszę jaśniej postawić pytanie, bo jesteśmy tu wszyscy razem. Wie Pan, niech Pan to wyłuszczy na przykładzie. A ja rozumiem, co nie tak? Chyba, że Pani nam to wyjaśni. To się mówi, zastąpienie praw naturalnych prawem pozytywnym, to znaczy prawem ludzkim, oznacza, że możemy sobie dowolną rzecz ustanowić i zmuszać i zobowiązać siebie do przestrzegania. Na tej zasadzie i niestety zgodnie z prawem pozytywnym, a z naruszeniem albo nieuwzględnieniem prawa naturalnego działają na przykład Polski Trybunał Konstytucyjny, który nie jest w stanie ukarać albo wyegzekwować, żeby oprawcy esbeccy byli pozbawieni emerytur, które im się nie należą. I niejaki Morel i to towarzystwo całe, które dokonywało tutaj zbrodni w latach 50. nadal pobiera emerytury, bo Polski Trybunał Konstytucyjny stał na gruncie prawa pozytywnego. Skoro przepisy na to zezwalają, a nie było przepisów, nie ma, które to odebrały, nie stosujemy żadnych tutaj wskazówki czy kryterium sprawiedliwości, prawa naturalnego, to poczucia sprawiedliwości, tylko prawo. Dura lex sed lex, to jest właśnie w ich rozumieniu. Twarde prawo, ale prawo pozytywne. Ustaliliśmy, to taka jest umowa i im również należy się ochrona. Jest to głęboko niesprawiedliwe i odrzucenie praw natury właśnie często się takimi dyktaturami kończy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dzień dobry. Ja jestem mężczyzną, jestem osobą queer-genderową i no jak osoba queer-genderowa popieram równouprawnienie płci i żeby każdy mógł być sobą.
Oprócz tego jestem szczęśliwym tatą i lekarzem. Co z takimi osobami? Nic, jak pan jest szczęśliwy, to my nic do pana nie mamy. Tylko żeby pan nie mówił, że my jesteśmy nienormalni. Ale pani zabrania. Proszę pana, mam do pana prośbę. Mam do pana prośbę. Zadał pan, opowiedział pan rzetelnie o sobie. Potem zadaje pan pytanie, z którego wynika, że pan jest prześladowany, a my pana bijemy. Pan jest szczęśliwy i my też chcemy być, tak jak pan, szczęśliwi. Nie chciałbym, żeby o takich ludziach się mówiło. Pani profesor twierdzi, że nie powinno się tak. Proszę pana, tłumaczę panu to. Jeżeli to nie wystarcza, to chcę panu powiedzieć. Najpierw coś o większości i mniejszości. W Polsce demokracja została ustanowiona w XVI wieku i poprawiona zaraz potem w ten sposób, że proszę mi nie przerywać w tej chwili, bo wywołał pan problem. Niech pan nie propaguje niczego. Chcę panu wyjaśnić naszą historię. Byliśmy pierwszym państwem nowożytnym, w którym powstała władza większości, demokracja. Ale niechże pan mi nie przerywa, bo pana pociągnę za ucho. No, naprawdę, proszę przestać mnie napastować. Teraz tak. I teraz zaraz potem następne pokolenie wytworzyło kapitalną poprawkę do tego, że dla uszanowania wolności jednostki również mniejszość powinna być chroniona. To między innymi Sarbieski powiedział, Praszczur, Aleksandra Fredro to powiedział. Więc rozumie pan, że sprawa polega na kulturze współżycia mniejszości z większością. Mniejszość jest również chroniona, żeby nie było gwałtu większości. I odwołujemy się teraz do kultury, która zapisała to w protokołach tamtych lat. Niech pan to przeczyta tak, jak ja to czytałem. I w związku z tym pana wystąpienie jest bardzo ważne, że pan powiedział tak, jak należy to powiedzieć. Natomiast chodzi o to, że trzeba zatrzymać, tak jak zatrzymano gwałt większości wtedy, tak trzeba zatrzymać dzisiaj gwałt mniejszości. Wie pan, z tego, co pan powiedział, wynika, co pan przed chwilą powiedział, że jest pan szczęśliwy, tak? Tak? Jest pan wewnętrznie. Zewnętrznie też. Zewnętrznie nie. No to już pana sprawa. Natomiast tutaj chcę powiedzieć, że wie pan, Sejm w ogóle ani nikt się nie zajmował osobami, które mają poczucie albo mają zaburzone poczucie tożsamości. Nic nam do tego nie było, dopóki nie przedstawiono w Sejmie projektów, które wywołały problem i ten problem postawiono w taki sposób, że my spróbujemy, że Sejm czy opozycja próbuje zakazać tego typu osobom funkcjonowania w jakiś sposób im się podoba. Czy ktoś był u pana jakiś urzędnik i pociągał, jakby sprawiał panu kłopoty, trudności, czy miał pan z urzędami, bo inni to, za innych ludzi nie będziemy odpowiadać, bo mają prawo tak reagować, jak uważają, ale czy miał pan jakieś kłopoty urzędowe, czy nie został pan dopuszczony do wyborów, czy nie mógł pan wejść do sklepu, czy ktoś pana wyprosił z kawiarni, wyprosił pana, no to zawsze może się pan, ale w urzędach nikt pana nie dyskryminuje, pan normalnie funkcjonuje tak jak każdy inny, to jest pana wybór i nie może pan oczekiwać, że ludzie, którzy widzą faceta przebranego za kobietę, a zwłaszcza dzieci, które po prostu naturalnie, w sposób naturalny funkcjonują, dziwią się, jak widzą faceta w Sejmie, na przykład w redakcji w jednym z programów, pan poseł Wiple przyszedł z córkami, zobaczyły pana Krzysztofa Bęgowskiego, obecnie Anna Grodzka, i mówi, mamo, mówi, tato, dlaczego ten pan się ubrał w sukienkę? Pośle pan do więzienia to dziecko, on po prostu w sposób naturalny reaguje i ocenia. I pan nie może, pan musi wliczyć w ryzyko funkcjonowania. Jeśli tak pan czuje, to ma pan obowiązek i pan publicznie to demonstruje, że publicznie będzie to również jakoś oceniane, ale nikt pana nie krzywdzi, bo nikt nie podchodzi do, a jeśli krzywdzi, zawsze ma pan ustawę, kodeks karny, może pan pójść i powiedzieć na takich samych zasadach jak wszyscy inni, że ktoś panu zrobił krzywdę, obraził czy dokonał jakiejś oszczerstwa. Pan nie może od nas wymagać tolerancja, owszem, ale nie akceptacji. Pan nie może tego wymagać, no. Ja nie mogę przyjąć do wiadomości i nie, pan się nie gniewa, ale uważam, że jeśli pan wie, że pan ma dzieci, a pan chodzi tak ubrany, że pan jest kobietą, to ja współczuję pana dzieciom. To ja współczuję pan, bo totalny zamęt pan robi w głowie, proszę? Mężczyzną jest.
No to dobrze, ale wygląda pan jak kobieta, no. Czy mężczyzna chodzi z kolczykami w uszach? Niech pan wejdzie w pozycję swoich dzieci. I te... Ale niech pan posłucha. Niech pan stara się teraz wyjść i nie widzieć tylko siebie samego, tylko niech pan zobaczy, jak się czują pana dzieci. Jak mają do pana mówić, mamo czy tato? Tato, oczywiście. Tak? Ale jak mają powiedzieć, jak widzą faceta z klipsami? No ale jak kobieta idzie... Ale proszę pana. No to pani profesor, muszę pani odebrać głos, moja tolerancja się kończy. Proszę bardzo, proszę bardzo, o, nie, panu już nie dam głosu, pana muszę ukarać, bardzo państwa proszę o zabieranie głosu i błagam o zdrowy rozsądek. Pani profesor powiedziała, że dostajecie 60 sekund na wypowiedzi, które oczywiście są ważne. Czy nie można byłoby zrobić czegoś takiego, że jeśli temat, który trzeba przedstawić, trwa 10 minut, czy nie zrobić czegoś takiego, że napisać to jedno i po kolei wychodzi 10 osób i przez 60 sekund prowadzi ten temat? Nie można? Już pani mówi, jest coś takiego jak wystąpienia klubowe i na wystąpienia klubowe w takich normalnych debatach jest 10 minut. Wychodzi osoba i czyta stanowisko klubu. Jeśli pani chce poważnie jakiś problem przedstawić, to nie można dzielić na 60 sekund i zrobić ciekanki takiej, tylko ktoś musi wyjść, przedstawić koncepcję, powiedzieć dlaczego tak, dlaczego nie. Natomiast posłowie mogą potem wyjść i zadawać pytania, bo to się mówi zadanie pytania, ale nikt nie zadaje pytania, tylko mówi to, co ma do powiedzenia, stwierdzenia swoje. No, ale to nie można tak być, bo jak przychodzi minister, albo przychodzi z rządu, jak ci przedstawiciel, oni gadają, nikt ich głosu nie odbiera, a my jakby, no, gospodarze tego Sejmu, gdzie mamy uchwalać ustawy, mamy 60 sekund, i jeszcze był w ubiegłej kadencji pan Niesiołowski, który bezwzględnie wyłączał, jeszcze na obraża, wyłączał, zabierał. No więc właśnie ja na te 60 sekund. Szkoda, że nie można. No nie można. Prosimy bardzo. No nie, nie, panu nie udzielę już nigdy głosu w życiu. Proszę bardzo. To już było. To już ta pieśń była już, proszę pana, nie. Są jeszcze inni członkowie naszej wspólnoty, naszego spotkania i bardzo was, państwo, proszę. Ewuniu, mam do ciebie prośbę. Proszę cię o dyscyplinę, dobrze? Miłosierdzie zostawiamy za drzwiami na razie. Delegacja gender niech się wypowiedziała. Ewuniu, słyszysz mnie? Bardzo cię proszę. Proszę o dyscyplinę. Proszę bardzo. Ja może sobie poradzę bez mikrofonu. Pani poseł, ja współczuję polskim posłom, którzy muszą siedzieć, współczuję tym, którzy oglądają te debaty. Twierdzę, że dawniej polski Hamza Wyscalińskiego, ubrany w sukmanę, pysznił się przed światem pawim oczkiem w czapce, a dzisiaj na przykład świńskim ryjem pali kota, czy pan M.I. posłem Anną Grodzką. Więc... To jest, natomiast mam pytanie takie, czy posłowie, a zwłaszcza ci działający w Komisji Kultury, mają świadomość, że pieniądze podatnika idą na kulturę chamstwa na scenach polskich teatrów, które w bardzo wielu przypadkach stanowią tubę krytyki politycznej. W Łodzi Teatr Nowy, mam nawet swoje słupy i ciągle organizuję spotkania z krytyką polityczną. Także to jest problem finansowy i to jest dalszy ciąg tego chamienia, planowanego chamienia Polaków. Czy posłowie zdają sobie sprawę, przynajmniej wasi posłowie z waszego klubu, że taki problem istnieje i trzeba coś z tym zrobić, jakąś tamę kulturową trzeba tutaj na scenach polskich postawić. Dziękuję. No tutaj muszę powiedzieć, wie pan, że my nie mamy żadnych możliwości, ponieważ tamy może stawiać ten, kto ma władzę albo środki finansowe. My możemy oczywiście w Sejmie, w Komisjach Kultury, przewodniczącej jest pani Śledzińska Katarasińska, chyba z Łodzi. Tak, niestety. Dalej o bardzo lewicowych przekonaniach. I zastępcą, wiceprzewodniczącym jest pan z Krakowa, aktor, nie pamiętam, jak się... Fedorowicz chyba. I drugim wiceprzewodniczącym, czy trzecim jest pan Krzysztof Bęgowski, dzisiaj obecnie Anna Grodzka, tak? I tu
tutaj te środki, tak jak są wydawane, nie wiem, czy, a ktoś jest chyba pan Łopiński, Maciej chyba z PiSu też, nie wiem, czy tam ktoś jeszcze, każda partia ma swojego tam przedstawiciela. Więc my nie, bo oczywiście pan nawet nie zdaje sobie sprawy, jakie boje toczą się na komisji. Co z tego, kiedy jak wchodzi do ściany się przyszpila, pokazuje argumenty, zawsze nas ktoś wyskoczy, kończymy już głosowanie, mamy następne, robimy głosowanie. I oczywiście uchwala się tak, jak się chce te uchwały, odrzuca się nasze pomysły, pieniędzy nie rozdziela z Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze w miastach, tam gdzie Prawo i Sprawiedliwość ma gdzieś, wygrało wybory i mogło poobsadzać wybory, które samorządowych, może ewentualnie jakieś działania podjąć. Tutaj, jak pamiętam, chyba nie ma, tutaj Platforma rządzi i tutaj nie ma, póki co nie ma możliwości, no. Przewaga głosy, kto pieniądze rozdziela, kto dzieli kasę. Proszę bardzo. Panie Ryszardzie, ale mam prośbę. Tylu ludzi czeka, a pani profesor musi już kończyć i pędzić z powrotem. Proszę bardzo, kto z państwa jeszcze zechce zabrać głos? Mikrofon. Proszę uprzejmie. Chwileczkę. Tutaj mam mikrofon przy sobie. Aha, przepraszam bardzo. Ja chciałem określić... Poczekajmy. Ja chciałem określić się wobec rzędę, przychodząc z żoną w roli męża. To jest już... A pytanie to brzmi tak, czy nie ma jakiegoś miękkiego wejścia gender w Polskę? Bo ja z przyjemnością widzę w spodniach prezesa naszego, a panią bez spodni. Ale w tej chwili jest rzeczą zwyczajną, że chłop od kobiety nie różni się i nieraz jak idzie para, to trudno powiedzieć, czy to jest mężczyzna czy kobieta. Następna rzecz. Jeśli idzie o palenie papierosów. Dawniej po prostu palenie papierosów na ulicy było czymś nadzwyczajnym. W tej chwili więcej pali papierosów kobiet niż mężczyzn. Czy to nie jest jakieś miękkie wejście, a picie alkoholu, a tyle i tyle innych rzeczy. Czy gender nie ma takich macek wejścia najpierw przyzwolenie, oswojenie i dopiero później na wyższe piętro. Tyle. Dziękuję. Tutaj wie pan, trudno powiedzieć, bo tutaj są po prostu pewne obyczaje, które zawsze z czasem były rozluźniane, prawda? Ustępowanie, czy całowanie w rękę, czy ustępowanie miejsca. Tutaj bym nie powiedziała, aczkolwiek rzeczywiście, jak pan mówi, no jeśli powoli się rozmilcza obyczaje, to jest, tworzy się grunt, że właściwie może już wszystko, na wszystko się czuje godzi. Tutaj to już ostatnia osoba, dobrze? Tak. Pani profesor, ja mam taki dylemat, ponieważ nasunęła mi się taka refleksja, że my jesteśmy, jak gdyby, no występujemy przeciwko ustawom, uchwałom, prawda? Sprzeciwiamy się, no znaczy ludzie, tak? Ludzie, społeczeństwo. Społeczeństwo, które się nie zgadza z tymi ustawami, uchwałami. Ale właśnie te uchwały, ustawy, no to ktoś jak gdyby zatwierdza, proponuje. I w związku z tym, dlaczego my przeciwko ustawom, uchwałom, a nie przeciwko tym ludziom, prawda, którzy te złe uchwały, które nas nie zadowalają, które są wbrew naturze, wbrew naszemu dobru, uchwalają. Ja uważam, że powinniśmy bardzo protestować przeciwko tym ludziom, bo to uchwała nie jest sama sobie jako uchwała, tylko ten człowiek albo oszukuje, albo manipuluje, albo wprowadza w błąd i taki błąd antropologiczny, o którym mówił właśnie nasz papież, że podstawą tego wszystkiego, co się źle uchwala, jest błąd antropologiczny. Tu się z panią zgadzam, natomiast to jest właśnie to, o czym ja mówiłam wcześniej, żeby chodzić i do posłów, chodzić do wyborów, widzieć kogo się wybiera. Najpierw mieć wiedzę, zdobywać informacje, głosować na ludzi, bo oni potem realizują i poprzez ustawy wprowadzają te swoje chore ideologie. Więc oczywiście, ale jeśli już jest ustawa, to trzeba też protestować. Być może tak jak udało się tym kobietom pierwszego semestru, prawda, pierwszego kwartału uzyskać, to teraz w Sejmie jest, no wymusić na premierze, prawda, zmianę tej ustawy. Natomiast oczywiście, że pierwotną rzeczą jest wybór ludzi. Trzeba wiedzieć, na kogo się głosuje. Trzeba się przyglądać, trzeba patrzeć, co oni mówią, co oni robili i tak dalej. Dlatego zachęcam państwa, chodźcie do tych posłów, chodźcie na wybory, zgłaszajcie się do komisji wyborczych. Patrzcie, czy te głosy w Warszawie, w województwie mazowieckim, 14% głosów było nieważnych.
i okazuje się, że Warszawa, gdzie wydawało się, że poziom edukacji najwyższy, jest 14% ludzi nierozgarniętych, nie umiejących krzyżyka zaznaczyć. No są ciężkie podejrzenia, że tam niestety nie było to w sposób uczciwy wykonane, ale trzeba, zgłaszajcie się Państwo, to wszystko w naszych rękach, tylko niestety zaniedbujemy często. Pani profesor, ponieważ Pani już dała ostatnią odpowiedź w czasie tego naszego spotkania, to chciałbym... Dajcie spokój. Dajcie Państwo spokój. Przepraszam bardzo, ale te komentarze są naprawdę poniżej jakiegokolwiek poziomu. Prosimy. Chciałem tylko pożegnać Panią Profesor, nie tylko Pani dziękując serdecznie za przyjazd, za rozjaśnianie wielu spraw, ale jeszcze chcę Pani powiedzieć o tym, że w naszym klubie egzystuje Nestor, człowiek, który ma 96 lat, tak. Pamięta wiele epok i powiedział mi któregoś dnia tak, po rozmowie w naszym klubie. Słuchaj, nic się nie zmieni. Każda partia staje się podobna do następnej. Każdy rząd bliźniaczo przypomina poprzednika. Dopóki nie zmieni się zasady, na którą żadna partia się nie godzi. Mianowicie, żeby grupa zawiedzionych wyborców, oszukanych, mogła, jaka to grupa, to jest kwestia jakby wyliczenia tego przez ludzi mądrzejszych od nas, żeby mogła zgłosić swoją inicjatywę, żeby odebrać posłowi mandat. Tak, nie ma takiej możliwości i wydaje mi się, że jeżeli my z grupą ludzi, którzy chcą kraj reformować, modernizować, a nie udawać, nie połączymy się jako wyborcy, to nasz kraj będzie krainą przeklętą. Przeklętą. To jest błędne koło, z którego my nie wyjdziemy. Będziemy się zajmować przykrywkami. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Ja jeszcze tylko chciałam Państwu naprawdę bardzo podziękować, bo w taką pogodę chciałam się Państwu tutaj przyjść i żeby nie kończyć właśnie takim stwierdzeniem, że Polska nie jest krajem przeklętym, jest kochaną, pięknym krajem, tylko trzeba walczyć, trzeba pielęgnować, trzeba pójść do wyborów, trzeba po prostu coś siebie dać i nie jest przeklęty. Właśnie to Wyborcza nam mówi, że jest przeklęty i zostawmy. Nie jest przeklęty, jest kochana nasza Polska. Bardzo dziękuję za zaproszenie.